Tydzień Kultury Beskidzkiej to przede wszystkim święto folkloru. To jest najdłuższy tydzień roku, bo trwa aż 9 dni. Po raz 61 również zagościł do Wisły. My zaczynamy od koncertów kapel, które są na rynku od godziny 11, a dzisiaj w sobotę o 15 kolorowy korowód przejdzie ulicami miasta, a o 16 wielka inauguracja. Nie tylko są tu przedstawiciele różnych środowisk z Polski, ale macie też wielu gości z zagranicy. Tak, między innymi Turcja, Stany Zjednoczone, Meksyk, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i też jest kolorowo przez to, bo nasi goście prezentują swój folklor, bo jest to tydzień folkloru, kultury, tak? Bardzo nas to cieszy, my tu przyjechali z Tarnowa po to zobaczyć. Zobaczymy, chcemy właśnie, rozpoczynamy właśnie od tej strony, od Żywca i bardzo jesteśmy zainteresowani i cieszymy się, że jest kultywowana tradycja. Jakie ma znaczenie? To jest nasza kultura. Tu my wyrośli, tu w Wiślańskich Wodach Zdroja zanurzyliśmy swoje serce. Tak notuję dobrze. No ja z córką tutaj przyszedłem, bo córka po chodzie pójdzie, także bardzo świetnie. Pogoda dopisała, także byle tak dalej.